Dyskusja na temat sytuacji Kozienickiego szpitala i udzielenia mu pomocy finansowej przez gminę Kozienice oraz kwestia podwyżek dodatków funkcyjnych dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych. Te dwa tematy wywołały burzliwą dyskusję na 36. sesji Rady Miejskiej. Odbyła się ona w środę 29 listopada. Jako pierwszą radni przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany w budżecie na rok bieżący. Została ona przyjęta przy czterech głosach wstrzymujących, przy drugiej uchwale mówiącej o pomocy finansowej dla powiatu kozienickiego rozwinęła się burzliwa dyskusja. Na mocy uchwały o 6 tysięcy wzrosła dotacja dla zespołu szkół nr 1 na remonty w placówce. Wynosi ona teraz 36 tysięcy. Ta kwota ma być przeznaczona na zakup i wymianę oświetlenia w salach lekcyjnych. Kolejna dotacja w wysokości 240 tysięcy ma być przeznaczona na szpital, a dokładnie na budowę windy zewnętrznej w budynku głównym do przenoszonego oddziału zakaźnego. Obecny na sesji dyrektor placówki zasypany został pytaniami. Dotyczyły one zarówno planu naprawczego, jak i kondycji finansowej szpitala. Jednym z założeń planu jest skupienie całej działalności w budynku głównym, co wiąże się z przeniesieniem oddziału zakaźnego i zmniejszeniem liczby łóżek na nim z 27 do 8. Pozyskane w ten sposób pomieszczenia mogłyby być wydzierżawione zewnętrznym podmiotom prowadzącym działalność komercyjną. Koszty realizacji tego planu są szacowane na około 4,5 miliona złotych. Z tego milion przekazałaby gmina Kozienice. Pozostałą kwotę m.in. powiat. Mają być też prowadzone rozmowy z innymi gminami. W ciągu trzech lat zysk z wdrożenia planu ma wynieść 6 milionów złotych. Szpital obecnie ma zadłużenie wynoszące 51 milionów, z tego roczna obsługa długu wynosi 4,5 miliona. Po wyjaśnieniach uchwała w sprawie pomocy finansowej dla powiatu została przyjęta przy 14 głosach za, dwóch przeciw i dwóch wstrzymujących. Przy 17 głosach za i jednym wstrzymującym przyjęto zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy. Jednogłośnie zadecydowana o obniżce cen skupu żyta z 52 do 40 zł za kwintel. Po wyjaśnieniach także jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Przy jednym głosie wstrzymującym uznano za bezzasadną skargę złożoną na działalność burmistrza odnośnie nieterminowej odpowiedzi na pismo jednej z mieszkanek gminy. Dyskusja wywiązała się przy kolejnej uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu odnośnie stawek i dodatków dla nauczycieli. Zmiany dotyczyły dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców. Widełki zostały podniesione od 500 do 750 zł. Po wyjaśnieniach i burzliwej dyskusji dotyczącej m.in. wynagrodzeń nauczycieli, uchwała w tej sprawie została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym. Na sesji uchwalono także program współpracy gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi, a także dwie uchwały dotyczące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz obowiązków wiązujących planów. Jednogłośnie przyjęto kolejnych 28 uchwał dotyczących umów dzierżaw gruntów. W znacznej mierze chodziło tu o miejsca, na których ustawiane są kontenery na odpady. Dyskusja rozwinęła się przy uchwale podwyższającej opłaty za odbiór śmieci. Od stycznia za odpady posegregowane płacić będziemy nie 6, a 8 zł od osoby, a za zmieszane nie 12, tylko 16 zł. Podwyżki są spowodowane kolejnym wzrostem cen za odbiór naszych odpadów przez radomską firmę zajmującą się ich utylizacją. Po dyskusji uchwała została przyjęta przy 10 głosach za, trzech przeciw i pięć wstrzymujących się. Przy 11 głosach za, dwóch przeciw i trzech wstrzymujących podjęto uchwałę w sprawie stawek za wodę i ścieki. Jak jednak poinformowano, w związku ze zmianami w prawie stawki za opłaty mają być zamrożone na obecnym poziomie na okres pół roku. Przy 15 głosach za, dwóch przeciw i jednym wstrzymującym podjęto uchwałę o dopłatach z budżetu gminy do opłat za wodę i ścieki podczas sesji rano także informacje na temat analizy oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych oraz informacji komisji rewizyjnej z kontroli gospodarki finansowej biblioteki publicznej i ogrodu jordanowskiego za 2016 rok. Komisja nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń. W interpelacjach i zapytaniach radnych mowa była między innymi o inwestycjach prowadzonych na terenie gminy, w tym o tych niedokończonych przez lubelską firmę Maskiner, o przetargu na budynek w Wilczkowicach Górnych, nierozstrzygniętych przetarg na modernizację dróg krajowych nr 48 i 79, kradzieżach na cmentarzu w kozienicach czy poszerzenia cmentarza w świeża górnych. W wolnych wnioskach m.in. mówiono o braku połączeń komunikacyjnych z Lublinem, rosnących kosztach inwestycji z powodu braku chętnych firm, czy o skargach złożonych przez mieszkańców a rozpatrywanych przez wojewódzki sąd administracyjny. Z przyczyn formalnych sąd odrzucił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zmian w statucie. Nadal zajmuje się skargą w sprawie bezczynności Rady, która, zdaniem mieszkańców, w terminie nie rozpatrzyła skargi na burmistrza w sprawach związanych z budową masztów w Świerżach. Na retransmisję obrad 36 sesji Rady Miejskiej zapraszamy do weekendowego wydania kroniki Kozienickiej 9 i 10 grudnia oraz na kanał YouTube Kozienickiego Domu Kultury.